A teraz coś bardziej lightowych treści zapraszamy na relację z koncertu Illich, który odbył się w zeszłym tygodniu, w sobotę. Przed burzą. W jednym słowem można powiedzieć, że skusili i pogodę, i szatana, że coś takiego się zdało. Zapraszamy. Cześć, znajdujemy się w klubie Illich. Jest przed koncertem, udało nam się dorwać gitarzystę i wokalistę zespołu Choke. Zadamy mu kilka pytań, zobaczymy co odpowie. Skąd taka nazwa? Ponieważ nie ma innego takiego zespołu, który nazywa się Choke, a Choke doskonale pokazuje to, jak gramy, w sensie ciężar i szybkość, po prostu poniszczymy tutaj mury, mam nadzieję. No, a po drugie, wiesz, powiem po prostu, że nazwa jest zajebista, no, co tutaj dużo ukrywać. Po prostu zapada w pamięć, bo powiesz komuś raz Choke, no już potem coś tam kojarzy, nie? No, tak więc o to chodzi raczej w tym. Od jak dawna gracie? Gramy od września 2008 roku, czyli za 3 miesiące będzie rok. Jeśli gramy po prostu w tym składzie, tą muzykę i jako Choke po prostu, to jest od września zeszłego roku. Skąd czerpiecie muzyczne inspiracje? No to muzyczne inspiracje to głównie czerpię z głowy, a jeśli chodzi o jakieś tam, to jest raczej taki trash death, można tak to nazwać, ale taki bardziej sepulturowo-acidowy. AC Drinkers to jest taki główny i Sepultura, Soulfly, te takie klimaty bardziej czasem metalcore'owe nawet. I ostatnie pytanie, zielony czy niebieski? Zdecydowanie zielony. Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję.